Czym jest fotografia? Przypadkowym zatrzymaniem? Zaszyfrowanym, świadomym komunikatem? Objawieniem intuicji? Obrazem obrazu? Oczywistością? Banałem? Patrzysz, naciskasz, widzisz, przesyłasz. Oto droga, którą na świecie przechodzi miliony obrazów dziennie. W dziejach ludzkości, w dziejach fotografii, nie było nigdy takiego momentu, który pozwalałby na niczym nieograniczone multiplikowanie naskórka otaczającego nas świata. Fotografia staje się podobna myślom, które nieskończonym strumieniem przepływają przez nasz umysł. Zamrażamy tylko niektóre z nich. Tylko nad niektórymi przez chwilę ze zdziwieniem zastygamy. Przyglądamy się myślom. Przyglądamy się fotografiom. Przyglądamy się samym sobie. Medytujemy, rozpływając się w nieznanej wewnętrznej przestrzeni. Zawróćmy wzrok. Zobaczmy tą przestrzeń. Jest nieskończona. Giną w niej wszystkie słowa, myśli, obrazy, dźwięki. Zlewają się ze sobą i rozpływają. Przestrzeń, choć nie powinna, zostaje pusta. Coś nas jednak przyciąga, magnetyzuje. Nie czujemy samotności. Coś w niej połyskuje. Małe ziarenko srebrnego światła. Subtelniejsze niż to, co subtelne. Większe od tego, co wielkie, mieszka w sercu tego bezkresu. Mądry wewnątrz siebie zobaczy tą iskrę. Jakież było zdziwienie, gdy John Herschel w 1841 roku otrzymał od Henry'ego Foxa Talbota relacje na temat kalotypii, pierwszej negatywowej metody fotograficznej. Po zapoznaniu się z jej działaniem, Herschel odpisał Talbotowi: to nieczysta sprawa. Naturalna magia, alchemia. Tak określano fotografię u jej początków i rzeczywiście istnieją powody, by doszukiwać się tych związków. Fotografia i alchemia szukały w ciemnościach swoich laboratoriów tajemnic, które natura pozwala odkryć jedynie wytrwałym badaczom. Święty Albert Wielki, średniowieczny mędrzec i alchemik,
odkrył ciekawe właściwości pewnego krystalicznego ciała. Ciało to zaczerniało się pod wpływem światła. W XIX wieku stało się ono podstawą fotografii. Istnieją tropy świadczące o związku fotografii z poszukiwaniem nieśmiertelności. Istnieją też związki fotografii ze śmiercią. Słynny paryski fotograf i jeden z najważniejszych XIX-wiecznych portrecistów Nadar relacjonował. Zdaniem Balzaka każde ciało w przyrodzie składa się z szeregu spektrów, z niezliczonych, nakładających się na siebie warstw, z niekończących się rulonów powłok, w których wszystkie zmysły czy optyka postrzegają ciało. Człowiek nie potrafi tworzyć tego na skórka, a fotografia zaskakuje go, ściąga z niego warstwę ciała i zachowuje ją. Stąd dochodzi do ewidentnej utraty przez ciało jednego z naskórków i tym samym do utraty konstytutywnej części jego istoty. Pierwsi fotografowie zbliżyli się do świata duchów. Powoli zapełniali rzeczywistość wizerunkami ludzi, których zdjęte oblicza stały nieporuszone, niezmienione przez dekady. Uporczywie w nas wpatrzone, wyzierające z niezwykłą wyrazistością z metalowych płytek, szkieł, papieru. Odrzućmy mistyfikację salonów spirytystycznych i przyjrzyjmy się pewnej historii. W rodzinnym archiwum fotograficznym Lucjusza Powały Niedźwieckiego zetknąłem się wczesną jesienią 2012 roku. Kustoszem imponującego archiwum, w którego skład wchodziło 500 szklanych negatywów, był jego wnuk Maciej Powała Niedźwiecki. Dokonał on bardzo ważnej pracy, porządkując dane z dzienników, oficjalnych dokumentów, korespondencji, rodzinnych ustnych przekazów. W końcu przyszedł czas także na fotografię. Szklane płytki 9x12 cm były w całkiem dobrym stanie. Datowane od 1925, wykonywane były prawdopodobnie do 1937 roku. Lucjusz Powała Niedźwiecki, jak pisał o nim wnuk, był postacią barwną, o życiorysie równie skomplikowanym jak czasy, w których żył. Urodził się i dorastał pod zaborem carskim, przeżył dwie wojny światowe. Po skończeniu szkoły realnej w Warszawie marzył o wyższych studiach, jednak trudna sytuacja rodzinna nie pozwoliła mu zrealizować tego marzenia. W 1905 roku jego ojciec, jako pisarz gminy Łaskarzew, próbował wprowadzić język polski jako urzędowy, za co przesiedział 3 miesiące w więzieniu, a ze zsyłki na Syberię wykupił się z dużym trudem. Wybuch I wojny światowej skierował Lucjusza na wygnanie. Wrócił ostatecznie do kraju w lipcu 1919 roku. Przygoda Lucjusza z fotografią rozpoczęła się 1 września 1925. Pożyczył aparat fotograficzny marki Kodak od kolegi. Był nim zachwycony. Potwierdzają to wpisy w kronice. Białystok, 6 września 1925. Byłem z żonuśką u Sławińskich. Zrobiliśmy kilka zdjęć. Białystok, 8 września. Pojechałem na zebranie ogółu mieszkańców w sprawie przemianowania osady na miasto. Naturalnie wszędzie teraz jeżdżę z aparatem. I jeszcze jedno zdanie. Białystok, 24 września. Okropnie dużo wydajemy teraz na klisze. W
1924 roku kupił własny aparat i tak na dobre zaczęła się jego wielka pasja fotografowania. Robił zdjęcia wszędzie przez wiele lat. Później całkowicie zaniechał fotografii. Dlaczego? Nie wiadomo. Sporo zdjęć jest bardzo cennych. Są to niepublikowane fotografie Sokółki i okolic z lat 1925-26. Zdjęcia z manifestacji w Krakowie z przewrotu majowego w 1926. Z Miechowa i okolic 1929-37. Zdecydowana większość to obiekty. Kościoły, dworki, zamki, nagrobki, widoki. Uwieczniał też przyrodę, wielkie drzewa, rzeki, rozlewiska i oczywiście najbliższych. Lipca 1923 roku w Białymstoku Niedźwieckim urodziło się ostatnie z dzieci, dziewczynka. Dopiero 8 grudnia Lucjusz oznajmił triumfalnie w swojej kronice, że po długich sporach i poszukiwaniach udało się wreszcie wybrać imię dla najmłodszej. Teresa była najukochańszym dzieckiem Lucjusza. Pusia, żabka, curuchna, czułością nie było końca. Potwierdzają to fotografie, być może nawet nietypowe dla Lucjusza, który raczej stronił od fotografowania ludzi, a tym bardziej małych dzieci, które przy niskoczułych kliszach i mało mobilnym sprzęcie fotografowało się trudno. Na spacerze, na kolanach u taty, z udomowionym wilkiem Ralfem. Cóż daje więcej radości rodzicowi niż przyglądanie się rosnącemu dziecku? Widzi, jak wykształca się świadomość nowej, pięknej istoty, jak nieszablonowo postrzega świat, z jaką naturalnością odnajduje się w nim, jak gdyby zawsze tu było. Cóż może być straszniejszego niż wizja śmierci własnego dziecka? Jakże niesprawiedliwe i okrutne bywa życie, pozbawiając nas upragnionego porządku rzeczy, w którym rodzic umiera pierwszy. W okresie zamieszkiwania w Miechowie rodzinę Niedźwieckich dotknęła ogromna tragedia. Niczym nie zapowiedziana, nagła, w najgorszym z możliwych momentów. 21 grudnia 1930, niedziela. Cały dzień w łóżeczku. Pusia już drugi dzień w łóżeczku. Silna gorączka. 23 grudnia, wtorek. U Puchy był doktor Lejman. Powiada, że nic groźnego. 24 grudnia, środa. Dzieciakom zabawki. Stroimy choinkę. Pucha ciągle gorączkuje. Jadła troszeczkę, ale sam poszła do łóżeczka. 25 grudnia, czwartek. Bardzo silna gorączka u Puchy. Wezwaliśmy doktora Szugiera. Kazał przykładać na ucho gorące okłady. 26 grudnia, piątek. Był doktor Kozak, dał zastrzyk propidonu. Ciągle wysoka gorączka. 28 grudnia, niedziela. Bez zmian. Stan budzi coraz większe obawy. 29 grudnia, poniedziałek. Konsylium z doktorów Białego, Kozaka i Lejmana. Gorączka spadła. Lekarze orzekli, że nie ma potrzeby jechać do Krakowa. 30 grudnia, wtorek. Znowu wysoka gorączka. Był doktor Lejman. Był po kolędzie proboszcz Grabowski. Wezwaliśmy felczera Ziemnickiego. Radził zaraz jechać do Krakowa. Wyjeżdżamy autobusem.
Teresa Niedźwiecka zmarła 13 stycznia 1931 roku. Według rodzinnych przekazów ustnych przyczyną śmierci mogło być zakażenie, zapalenie opon mózgowych lub zapalenie płuc. Wszystkie trzy choroby dają podobne objawy. Prawdopodobnie zmarła na sepsę. Lucjusz bardzo przeżył śmierć Tereski. Przestał pisać dzienniki na ponad 12 lat. Zaczął fotografować rzeczy zmarłej. Lalki, buciki, ubranka. Majątek żabki. Tak opisywał te klisze. W końcu fotografował także jej grób. Domek żabki. Wiosną 1931 roku podejmuje rozpaczliwą próbę nawiązania ostatniego kontaktu ze swoją ukochaną córką. Decyduje się na seans spirytystyczny, który przeprowadza sam. Posługuje się przy tym kamerą fotograficzną. Na szklanym negatywie wielkości 9 na 12 cm widnieją zarysy domowego wnętrza, zmultiplikowane przez kilkukrotną ekspozycję. Fragmenty negatywowego obrazu noszą ślady solaryzacji, a więc dodatkowego działania światła, które celowo bądź przypadkiem zostało wpuszczone w wywołujący się w roztworze negatyw. Wszystko spowija dziwna mgła, która była wynikiem zaświetlenia. To właśnie w tej mgle objawiła się Lucjuszowi Tereska. Jemu i tylko jemu. Stanęła przed nim ostatni raz na tyle wyraźnie, że na odwrocie koperty zawierającej negatyw zapisał: postać żabki. 9 maja 1931. W dramacie życia, w bólu i szaleństwie objawia się prawda o nas. Stojąc na krawędzi, widzimy wyraźnie incydentalność istnienia z żałośnie opadającym tynkiem iluzji, który przez całe życie skrzętnie ukrywał fresk prawdy. Gdy się odsłania, możemy tylko patrzeć i milczeć, bo wszystko przestało mieć właśnie znaczenie.